Witam w prezentacji 46 numeru kultowych ciężarówek z epoki PRL-u od De Agostini. W tym numerze Jelcz 642. W środku dla wzmocnienia mamy włożoną tekturę. W 46 modelem w kolekcji jest Jelcz 642. Model jest w kolorze pomarańczowym z czerwonymi pasami. Z przodu ma srebrne środki kół, z tyłu czarne. Posiada zabudowę holownika. Z tyłu ma widelec z ramieniem do holowania, z podnośnikiem. Na podnośniku ma koło zapasowe, bęben z liną, schowki. Po bokach akumulatory, zbiornik paliwa, oznaczenie pogotowie techniczne. Sygnałami świetlnymi, wlot powietrza z filtrem, układ wydechowy z tłumikiem, z tyłu ma namalowane asy, światła, chlapacze, tablice, zaczep do przyczepy, ma imitację hak zaczepu liny, podpory do trzymania pojazdu. W kabinie ma dwa fotele, kierownicę, obudowę silnika i leżankę. W przodu ma dużą szybę i trzy wycieraczki montowane od spodu. Lusterka na podwójnych prętach, prostokątne w bok. Przód ma pomarańczowo-czerwony, na bokach ma obudowy, atrapę chłodnicy, czarny zderzak z reflektorami i kierunkowskazami, dodatkowe halogeny pod zderzakiem, tablice, wlew paliwa, drzwi otwierane do przodu, za nimi szybę. Z tyłu dwie szyby. W podniej części ma zbiorniki powietrza. Dolną część schowków. Wytłoczoną skalę i nazwę modelu. Silnik z wałem napędowym i dwa tylne mosty. Chlapacze. Drążek. Zawieszenie. Z przodu koła pojedyncze, z tyłu podwójne. Numer 46. W tym numerze Jelcz 642. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje o wydawcy i zdjęcie modelu z jego informacjami. Jelcz 642, australijskie korzenie. Słowa, które dobiegły z komory silnika wielkiego Jelcza 642, zawstydziłyby nawet stałego bywalca budki z piwem. Najbardziej szemrane dzielnicy miasta, należy jednak przyznać, że długa i zmyślnie skonstruowana litania przekleństw, łącząca obraźliwe epitety z zaskakującymi metaforami i innymi środkami stylistycznymi, mogła też imponować i bawić. Polonistyczne określenia były zapewne obce mechanikowi, który nurkował w komorze silnika potężnej ciężarówki i którąś godzinę rzędu walczył z systemem wtrysków w dużym rzędowym dieslowskim silniku. Każdy, kto zmagał się z bezduszną materią, wie, że znaczny spadek kultury osobistej bywa nieodłącznym elementem takich sytuacji. Aby naprawić silnik, najpierw należy przyjąć niewygodną pozycję, w
wczołgać się pod auto, pochylić się, nienaturalnie wyciągnąć lub wyciągnąć tułów, potem przedrzeć się przez warstwę brudu, kurzu, błota i nagaru, który złośliwie w największych ilościach osadza się właśnie w miejscach, do których chce dotrzeć mechanik. Następnie sprawdzało się, co mogło spowodować awarię. Wyciek, obluzowane podzespoły, a może doszło do uszkodzeń mechanicznych. Mamy zdjęcie Jelcza 642 z turbodoładowanym silnikiem o mocy 240 koni mechanicznych. Świetnie nadawał się do budowy takich wersji specjalistycznych jak holownik. Maksymalny moment obrotowy silnika wynosił 710 nanometrów przy 1400 obrotach na minutę. To wystarczyło, aby pojazd mógł holować nawet kilkunastotonowe autobusy i ciężarówki. Mamy zdjęcie informacji, że duża nośność podwozia, wynosząca 13 ton bez zabudowy, sprawiała, że wóz sprawdzał się jako podstawa pod pojazdy specjalistyczne. Między innymi wozy strażackie. W przypadku Jelcza 642 nośność 13 ton oznaczała, że urządzenia zamontowane na ramię mogą tyle właśnie ważyć. Jeśli zabudowa jest przykładowo wywrotka, podaje się ładowność bez ciężaru kipra. Mamy zdjęcie i informację, że konkurentką Jelcza była Tatra 815. W czechosłowackim wozie stosowano znacznie większą gamę silników, jednostki napędowe pochodziły od różnych producentów, a ich pojemność wahała się od 9 do 18 litrów. Tatry wciąż można spotkać na budowach. Mamy zdjęcie i informację, że Jelcz C642D był produkowany od 2000 roku na potrzeby wojska. Na zdjęciu widać wersję ADR, służącą do przewozu materiałów niebezpiecznych. Kabinę przystosowano do dodatkowego opancerzenia. Pojazd napędzał silnik Iveco Cursor 10 o pojemności 10,3 litra i mocy 350 lub 430 koni mechanicznych. Sfotografowany egzemplarz jest wyposażony w słabszy motor. Mamy zdjęcie i informację, że jedną z najpopularniejszych odmian Jelcza 642 była wywrotka. Na zdjęciu odmiana z HDS-em, czyli hydraulicznym dźwigiem samochodowym. Usuwa awarię wodociągu w centrum Warszawy przy placu Zbawiciela. Mamy zdjęcie modelu z opisanymi rzeczami takimi jak kabina, silnik, reflektory, skrzynia biegów, przednie zawieszenie, tylne zawieszenie, tylny most, nadwozie. Mamy zdjęcie Jelcza 642 oraz bliźniaczej Stery 61 w listopadzie 2001 roku pracowały na budowie obwodnicy Leżajska. Modele łączyły zbliżone konstrukcje, ramy podłużnicowe, przednie osie oraz wiele innych podzespołów. Mamy zdjęcie i informację, że w latach 80. powstała cała rodzina Jelczy serii 600. Oprócz modelu 642 na początku lat 80. zbudowano serię 620. Były to trzyosiowe ciężarówki z napędem na jedną, środkową oś. Trzecia oś wleczona nie miała kół bliźniaczych i służyła jako podporowa podczas jazdy samochodu z ładunkiem. Na zdjęciu Jelcze 620D wersji ciągnik siodłowy sfotografowane w październiku 1988 roku. Mamy zdjęcie i informację, że konkurencją Jelcza 642 był Kamaz 5511. Radziecka ciężarówka wiele lat gościła na naszych ulicach, miała podobne parametry, lecz napędzał ją widlasty 8-cylindrowy silnik wysokoprężny, a pod maską Jelcza pracował motor rzędowy. Pojemności skokowe i moce były zbliżone, około 11 litrów i 210-240 koni mechanicznych. Pojazd został sfotografowany w Warszawie w 2007 roku. Mamy zdjęcie i informację, że Polska nawiązała współpracę z australijską firmą Stier w pierwszej połowie lat 70. PRL kupił m.in. licencję na budowę przednich osi oraz ram podwoziowych. Umowa zagwarantowała także dostęp do dokumentacji technicznej na budowę silników, mostów napędowych oraz kabin. Dzięki temu stało się możliwe wprowadzenie do produkcji Jelczy serii 400 oraz 600. Jak przewidziano, producenci i kooperanci mieli kłopoty z dostawą do Jelcza elementów do budowy podwójnych mostów napędowych. Z tego powodu zadecydowano się importować je z Węgier. Mamy wymiary ciężarówki z jej danymi technicznymi. Na ostatniej stronie mamy informację, co w następnym numerze, czyli Tatra 815 z roku 1983.
Osoby posiadające prenumeratę z 23 przesyłką zawierającą 45 i 46 numer otrzymały czwarty segregator. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.